Cześć, siemanko, witajcie w pierwszym odcinku na kanale Rybacki Kanał. Ja jestem Peter i... Dzień dobry. Pan Nikodem. I dzisiaj mamy spinning, będziemy łowić nad jeziorem. No i poprosimy o łapeczkę w górę oraz subskrypcję na początek. Aby coś nam się trafiło, bo... Ogólnie jest 17. Blaszkę mamy taką. Na blaszkę dzisiaj łowimy. Jest 17.07. Tak, i jesteśmy na Mazurach nad jeziorem, które się nazywa Bartążek. Więc no, jak coś się trafi, to zapraszamy. Może być ciekawie, bo my tutaj widzieliśmy wczoraj, że tutaj coś skoczyło dużego. Tak, coś dużego skoczyło. Więc myślę, że 10 żółków. Ja i Nikodem. Zobaczymy, czy coś się trafi. No i co tu dużo mówić. Zapraszam do odcineczka. I za chwilę się widzimy. Widzimy się tak, na pierwszym rzucie. Ja już zaczynam swoje 10 pierwszych rzutów. Widzimy się za chwilę. W sumie dla was będzie chwila. Dla nas nie wiem, będzie gdzieś 30 minut. To za chwilę będziemy. Dobra, teraz się widzimy na trzecim rzucie Piotrka. Tak. Ciekawe, jak dobrze zarzuci. Zobaczymy. Dobra. I zarzuciliśmy tam. I widzimy się znowu za chwilkę. My robimy takie cięcia, żeby nie było też takie trochę za nudne. Czwarty rzut, oczywiście. Gdzie mamy pierwszą rybę? Patyka, no, pozdrawiamy. A trochę taki chudy. Okej, moi drodzy, także teraz przyszła kolej na Nikodema, więc ja mu wręczam wędkę. Dziękuję. I proszę pana, niech pan sobie tutaj coś wyłowi. No ja nic nie złowiłem, tylko patyk i jakieś żelsko. Najlepsza ryba patyk. No ja w życiu tylko raz złapałem okonia na spinning, a tak to nic, więc moi drodzy, zobaczymy, czy coś Nikodemowi pyknie. Aby mi coś uderzyło. Coś więcej. Oj, moi drodzy, wątpię, że dzisiaj coś będzie w ogóle. Ale pierwszy odcinek zawsze musi być wrzucony, nie? No. Normalne. Ale u mnie też na stawie będziemy łowić, więc widzowie, subskrybujcie, żeby takich rzeczy nie ominąć. Będzie dużo karasi, japonek, znaczy karasi, japonka to samo. Ale będą karpie i tak dalej, więc subskrybujcie, żeby takich rzeczy nie ominąć. Naprawdę, polecamy. Takie rzeczy. Ale jeszcze to nie koniec, bo nie wiadomo, czy... Czy coś nie siądzie, więc bądźcie uważni. To był dopiero szósty strzał. Moi drodzy, przed ten czas, kiedy Nikolaj będzie sobie rzucał i spinningował, bo jego kolej ciągle jest, jeszcze dwa rzuty mu zostały, to ja wam opowiem parę różnych historii, ciekawostek i tak dalej, kto co złapał. No i ogólnie... Będą się pojawiać też odcinki z moim tatą, bo mój tata zawsze ma farta na szczupaki, sandacze. Więc no, może być grubo, zdecydowanie. Nikodem złapał 5-kilowego karpia u mnie na stawie, naprawdę. Nie wiem jakim cudem, ale jestem mega, mega zdziwiony za to. Znaczy to było już miesiąc temu, ale i tak mu się pofarciło. Co tam jeszcze wam powiedzieć? Ja, tak jak mówiłem, na spinning złapałem tylko okonia 25 cm albo 27, nie pamiętam, bo to było chyba z rok, dwa temu. No i ogólnie jesteśmy na jeziorze, które się nazywa Bartążek na Mazurach we Wincu. I również jeżeli są tu jacyś rybacy, na pewno są.
to zapraszamy na stronę www.domki-gwiniec.pl, bo możecie wynająć sobie domek i mieć dostęp do jeziora. Tylko trzeba zezwolenie do łowienia wykupić. Miło mnie, to 5 km od Wińca. No, co ty dużo opowiadasz? Bary są jakieś... Polecam bar Wińc, jest najlepszy. Tak, bar Wińc, najlepszy w świecie bar. Ale dopiero 1 lipca otwierają. Tak, polecam, najlepszy bar w świecie, serio. No, same zdrowe, no dobra, same zdrowe może nie jest, ale przepyszne rzeczy, to wam szczerze mówię. I co? I się zobaczymy na zakończeniu. Nie ma co już tutaj gadać zbytnie. W następnych odcinkach coś poopowiadam. Więc do zobaczenia, moi daczki. Także, moi drodzy, my wam dziękujemy wam za oglądanie. Subujcie, łapkujcie i co? Do zobaczenia w następnych odcinkach. Ja nie jestem za bardzo zadowolona, bo niestety nic się nie trafiło. No nic, niestety. Dzisiaj nic, ale może w następnych odcinkach. Do zobaczenia. Tak.